Rozwiązanie tego zadania jest dosyć złożone, dlatego teraz pokażę tylko ogólny zarys pomysłu na rozwiązanie. Kluczowa dla rozwiązania jest interpretacja geometryczna. Jeśli przyjmiemy, że podane liczby to a1 aż do an, to dla tych liczb możemy sobie narysować taki ciąg wektorów. Ten wektor idzie o 1 w prawo i o a1 do góry. Ten wektor znów o 1 w prawo, a2 do góry. Następnie i tak dalej, tak? A3 w prawo, a1 w prawo, a3 do góry, 1 w prawo, a4 do góry. Jeśli teraz połączymy sobie początek pierwszego wektora i koniec ostatniego wektora odcinkiem, to co możemy powiedzieć o tym odcinku? Ten odcinek idzie 4 kroki w prawo, a do góry idzie tyle dokładnie, ile wynosi suma wszystkich liczb AI. Co to oznacza? Oznacza to, że nachylenie tego odcinka odpowiada średniej z tych wszystkich liczb, które mieliśmy na wejściu. Tak? To znaczy tangens tego kąta tutaj to jest dokładnie średnia wartość liczb, które mamy. Tak? Tangens, czyli ta wysokość podzielona przez odległość tutaj. Co wynika z tej naszej obserwacji? Rozważmy taki podproblem. Powiedzmy, że chcemy znaleźć fragment o największej średniej, który zaczyna się w jakimś miejscu i kończy gdzieś w środku tego przedziału. Przyjmijmy też, że w tym przedziale mamy już narysowaną naszą interpretację geometryczną. To teraz to, co możemy zrobić, to możemy ograniczyć się jedynie do otoczki wypukłej punktów, które są końcami tych wektorów. To znaczy, otoczka wypukła wygląda mniej więcej tak i punkty, które pozostają nam, to są te cztery punkty. Dlaczego tak jest? Jeśli szukamy odcinka, który zaczyna się w tym punkcie, kończy w jednym z tych punktów i ma jak największe nachylenie, to gdziekolwiek po lewej stronie tutaj ten punkt by nie był, to taki odcinek o największej średniej, o największym nachyleniu, będzie na pewno kończył się gdzieś na otoczce wypukłej. No nie może się skończyć tutaj, bo zawsze, gdyby miał się kończyć tutaj, to moglibyśmy go poprawić, przesuwając na jeden z punktów otoczki. No i to już daje nam jakiś sposób na rozwiązanie zadania. To znaczy, podzielimy całe nasze wejście na bloki. Przyjmijmy, że jeden blok ma długość B. I będziemy w każdym z tych B bloków utrzymywać otoczkę wypukłą, tak zdefiniowaną na takich wektorach. W momencie, kiedy jakaś liczba się zmienia, po prostu cały taki blok przebudujemy od nowa w czasie O od B. Gdy przyjdzie zapytanie, będziemy dla ustalonego początku szukać najlepszej odpowiedzi w każdym z bloków. Jak znaleźć odpowiedź w ramach jednego bloku? No jeśli mamy jakąś otoczkę wypukłą, narysujemy sobie ją w ten sposób, i jakiś początek tutaj, no to najlepszy koniec takiego odcinka, który zaczyna się tu, ma się skończyć gdzieś tutaj, możemy znaleźć wyszukiwaniem binarnym. Jeśli strzelimy w jakiś punkt i do tego punktu trafimy, wejdziemy tak z góry otoczki, to wiemy, że najlepszy punkt jest tutaj albo gdzieś po prawej stronie. Jeśli zaś w jakiś punkt strzelimy i w ten punkt, do tego punktu odcinek wchodzi spod spodu otoczki, to wiemy, że nasz szukany punkt jest gdzieś po lewej stronie. W ten sposób możemy w ramach jednego bloku znaleźć najlepszy koniec fragmentu w czasie O od log B. Ponieważ bloków mamy n przez b, to odpowiedź na zapytanie obliczamy w czasie n przez b log b. Ile zajmuje nam czasu aktualizacja? No powiedziałem, że jeden blok przeliczamy w czasie o od b, ale zauważmy, że jeśli jakaś liczba, powiedzmy, zwiększa się, to taki wektor nam się przesuwa koniec trochę do góry, no ale też wszystkie wektory dalsze w ten sposób powędrują nam nieco do góry, czyli musimy poprawić pewien blok w czasie O od B, a dla wszystkich bloków na prawo musimy po prostu zaznaczyć, że teraz cały ten blok przesunął się trochę do góry, ewentualnie trochę w dół. Także aktualizacja zajmuje czas O od B w jednym bloku plus N przez B poprawienie wszystkich bloków, które są na prawo. To B tutaj to może być dowolny parametr i dosyć łatwo przekonać się, że jeśli tak sobie te złożoności wypisałem, to najlepszą wartością B będzie pierwiastek z N przez log N. Jeśli tak dobierzemy B,
to dostaniemy, że zarówno operacja aktualizacji, jak i operacja zapytania działają nam w czasie pierwiastek z n log n. W ten sposób możemy obsługiwać i jedne, i drugie operacje i dostajemy rozwiązanie całego zadania. Istnieje też lepsze rozwiązanie, które każdą operację obsługuje w czasie polilogarytmicznym. W tym rozwiązaniu nad naszym ciągiem końców wektorów budujemy pełne drzewo binarne. Takie pełne drzewo binarne pozwala nam na przykład w szybki sposób aktualizować informacje o tym, na jakiej wysokości znajduje się każdy koniec wektora. Co więcej, takie drzewo będzie nam pamiętało informacje o otoczkach wypukłych. To znaczy, w każdym węźle będziemy w niejawny sposób pamiętali, jak wygląda otoczka wypukła tego fragmentu. Najtrudniejszy krok tutaj to jest wymyślić, co właściwie powinien taki węzeł pamiętać. On nie może całej otoczki pamiętać, bo wtedy nie dałoby się tego efektywnie aktualizować. No i okazuje się, że pamiętać wystarczy bardzo niewiele. Jeśli spojrzymy na otoczkę wypukłą w jednym takim poddrzewie i otoczkę wypukłą w drugim poddrzewie, no to łatwo przekonać się, że otoczka wypukła całości powstaje z tych dwóch otoczek przez połączenie ich jednym odcinkiem. Tak? Taką przykrywkę nakładamy tutaj, która łączy te dwie otoczki i teraz idąc tutaj górą dostajemy otoczkę całości. No i okazuje się, że w każdym węźle tego drzewa wystarczy pamiętać właśnie ten odcinek. No dokładniej mówiąc, to nie jest nie pamiętamy dokładnie tego odcinka, bo pamiętamy go tylko na takiej wysokości, o jakiej wie to poddrzewo. Tak? I pewne informacje o tym, że to jest wyżej, mogą siedzieć na przykład w korzeniu, ale to jest szczegół techniczny. Najprościej myśleć o tym właśnie tak, że pamiętamy tutaj ten odcinek. No i okazuje się, że tak zbudowane drzewo możemy zarówno łatwo aktualizować i za jego pomocą możemy też prosto odpowiadać na zapytania. W momencie, kiedy jakaś liczba w ciągu się zmienia, będziemy poprawiać drzewo na ścieżce od odpowiadającego liścia aż do korzenia. W każdym węźle drzewa musimy poprawić reprezentację otoczki. Co widzimy? Widzimy dwie otoczki, które są w poddrzewach i chcemy znaleźć odcinek, który je połączy. Przy czym w tych poddrzewach my widzimy tylko to, co jest na górze, czyli widzimy tylko takie odcinki łączące ze sobą jeszcze mniejsze dwie otoczki. Tak, sytuacja może wyglądać jakoś tak. Tutaj jest odcinek z lewej otoczki, odcinek z prawej otoczki. No i teraz to, co chcielibyśmy stwierdzić, to czy ten odcinek pomarańczowy, nakrywający, czy będzie zaczynał się na lewo, czy na prawo od tego. I tak samo tutaj, czy będzie się kończył na lewo, czy na prawo od tego odcinka. W tym przypadku na przykład widzimy, że ten odcinek pomarańczowy powinien się zaczynać gdzieś po lewej stronie tego odcinka. Tak? Wiemy, że jeśli zaczniemy go tutaj, no to nie dostaniemy dobrego odcinka nakrywającego, bo zawsze taki idący gdzieś tam w lewo będzie lepszy. No i jeśli tak, to możemy sobie takie zasady wyprodukować, to znaczy rozpatrywać przypadki w zależności od położenia tych odcinków. Wiemy, czy powinniśmy w jednym albo w drugim poddrzewie pójść w lewo czy w prawo. Tych przypadków jest dosyć dużo, ale większość z nich można dosyć prosto wyznaczyć. Trudny przypadek jest tylko jeden. Wygląda on w ten sposób. Co tu się może zdarzyć? Zdarzyć się mogą dwie rzeczy. Może być tak, że ta prawa otoczka pójdzie tak daleko w lewo, że odcinek nakrywający będzie kończył się tutaj na lewo od tego odcinka. Ale może być też na odwrót. Może być tak, że ta lewa otoczka pójdzie tak daleko w górę, że odcinek przykrywający będzie kończył się na prawo od tego odcinka. I wydawać by się mogło, że tutaj nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy powinniśmy w lewym czy w prawym poddrzewie pójść w lewo czy też w prawo. Ale jest sposób, żeby to stwierdzić. Otóż trzeba spojrzeć na przecięcie przedłużeń tych dwóch odcinków, na ten punkt tutaj. No i też spojrzeć na to, gdzie, na jakim przedziale x-ów jest prawa otoczka, na jakim przedziale x-ów jest lewa otoczka i jak się ma położenie współrzędna x-owa tego punktu. Okazuje się, że przez zbadanie wzajemnego położenia tego punktu i zakresów tych otoczek możemy stwierdzić, w którą stronę powinniśmy się przesunąć. To pozwala nam obliczyć taką niejawną reprezentację otoczki w jednym węźle w czasie logarytmicznym, czyli jedną aktualizację możemy zrobić w czasie log kwadrat. Podobnie odpowiedź na zapytanie. Jeśli mamy już takie niejawne reprezentacje otoczek,
Jeśli dostajemy zapytanie, możemy sprawdzić jedynie logarytmiczną liczbę poddrzew. W każdym z tych poddrzew znaleźć najlepszą odpowiedź w czasie logarytmicznym i odpowiedź na zapytanie również dostajemy w czasie log kwadrat. I w ten sposób działa rozwiązanie wzorcowe.